Jaskrai. Mieliśmy okazję razem być na Mistrzostwach Świata i nawet rozmawialiśmy o tym, że jest taka postawa i rzeczywiście z Jackiem nigdy jeszcze nie udało mi się do tego zdarzenia dzisiejszego wygrać i w szczególności mnie to cieszy, że z takiej pomocy mojej Jacek udało mi się wygrać i zespołowi gratuluję za to, że ten sezon tam, ten poprzedni w taki sposób zakończyli, zdobywając super puchar i utrzymując się, mając minus 10 punktów, co było w naszej sytuacji najważniejsze. Druga sprawa, jeżeli o samo spotkanie, to na pewno pierwsze minuty zdecydowanie należały do Lecha, nie potrafiliśmy sobie uporządkować gry. Mieliśmy trochę problem z uporządkowaniem w środku pola. Później już w drugiej fazie opanowaliśmy trochę grę. Dzisiaj też próbowaliśmy różnych ustawień pod kątem meczu z Salonikami i akurat bardzo dużo odpowiedzi mi dodało. Najgorsze dla nas jest to, że mamy trzy kontuzje i to urazy mechaniczne, które wykluczają nas trzech zawodników do występu w Salonikach. I teraz drogę powrotną na pewno w głowie będę musiał zmieniać pewne ustawienia. Jeżeli chodzi o drugą połowę, to zdawaliśmy sobie sprawę, że zmiany, które wprowadził trener Zieliński, że Lech będzie coraz groźniejszy. My nie potrafiliśmy jednak tak utrzymać piłki, jak chcieliśmy. Warunki atmosferyczne były fatalne. Rzeczywiście pogoda dawała się we znaki. Człowiek siedział na spokój i się pocił. Jednak zawodnicy wytrzymali trudy i cieszę się, że Tomasz Frankowski zakończył ten mecz zdobyciem bramki i przejdzie do historii. Należy mu się to, że jako zawodnik zdobył tą jedną bramkę w Superpucharze, co mu gratuluję, a teraz